zdjęcie kanonizacyjne, czyli to beatyfikacyjne, obecnie kanonizacyjne, bo zostaje to samo zdjęcie, zostało zrobione 19 lutego 1989 roku, kiedy Jan Paweł II odwiedzał jedną z rzymskich parafii. I to było spotkanie z dziećmi w wieku 6-7 lat. Te dzieci zadawały Ojcu Świętemu pytania. Jan Paweł II, słuchając tych pytań, spoglądając na dzieci, prawdopodobnie już wiedział, co ma im odpowiedzieć. Być może ten taki błysk wokół jest to jego już, że miał jakieś fajne zdanie, które miał im odpowiedzieć. Jest to zdjęcie bardzo znane w kościołach, rozpowszechnione w kościołach na całym świecie. Więc nawet kiedyś tam jakiś mój kolega jeden gdzieś był na Syberii i też mi przysłał zdjęcie, że mówi, widzisz, twoje zdjęcie tam w kościele w Irkucku też jest przy ołtarzu. Więc to mi zrobiło bardzo, było dla mnie bardzo to przyjemne. Jan Paweł II no, kochał Rosję, bo on mówił, że jest Słowianinem, no a Rosjanie też są Słowianinami, więc to był, już był ten moment taki bardzo bliski, nie? Poza tym to jest jego stwierdzenie, że Kościół musi oddychać dwoma płucami, czyli zachodnim i wschodnim, więc on jak coś mówił, to i coś robił. To nie było tak, że były to tylko puste słowa. Jan Paweł II po prostu swoje słowa potwierdzał czynami. Chciał bardzo jechać do Rosji, no ale jakoś nie dane mu to było z różnych przyczyn. Wiem, że miał zaproszenia od kolejnych prezydentów, poczynając od Gorbaczowa, Jelcyna i Putina i tak dalej. No ale jakoś to nie wyszło, nie? Szkoda, bo na pewno byłby to wielki, wielki zysk dla Rosji, nie tylko powiedzmy dla katolików, ale również dla prawosławnych. To myślę, że to byłby wielki zysk. Na tak no jest to troszkę taka strata.